Zamknij sobie oczy. Weź teraz taki bardzo powoli, ale bardzo głęboki wdech. Kontroluj, jak powolutku wciągasz to powietrze przez nos, bardzo głęboko, do oporu, maksymalnie. A później wypuścisz go też powoli, bardzo powolutku, maksymalnie do samego końca. I jak wypuścisz całkowicie, zaśniesz. I śpisz. Ja przenoszę cię teraz na łąkę pełną kwiatów. Stoisz na tej łące, samo południe, środek lata. Jest po prostu piękny. Czujesz temperaturę coraz większą. Czujesz to wszystko, co się dzieje dookoła ciebie. Czujesz zapach kwiatów, zapach świeżego powietrza, takiej czystej świeżości powietrza, właśnie lasu, żywicy. Teraz odwracasz się o 180 stopni, przed tobą stoi wieża. Wysoka, wysoka wieża, taka okrągła. Naprzeciwko ciebie są drzwi otwarte do jej wnętrza. Ja za chwilę zacznę liczyć od 1 do 10 i jak ja powiem 1, to ty wyobraźni, wskoczysz do środka i będziesz biegł bardzo szybko. Musisz bardzo, bardzo szybko biegnąć, bo jak ja doliczę do 10, musisz być na samej górze. I tam ja ci wydam polecenie, a ty go wykonasz. Wykonasz go? Tak, wykonam. Ruszaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podbiegasz do okna, wyskakujesz i lecisz jak ptaszek. Robisz takie duże koło, odwracasz się, patrzysz się na tą wieżę i powiedz mi, Igor, z czego ta wieża zbudowana? Cegła, kamień czy coś innego? Ona jest z cegły zbudowana, z czerwonej cegły. Czerwona cegła. Słuchaj, teraz podlatujesz do niej, dotykasz gołymi rękami tej cegły i powiedz, czy ona jest gładka, czy ona szorstka? To jest stara cegła, więc jest taka już trochę... Nie jest szorstka, ale ma takie zagłębienia. Ona jest po prostu taka lekko chropowata. Taka zmurszona. Ale przez wiatr i wodę jest... Tak, ale generalnie jest gładka w dotyku. Z tym, że ma takie po prostu drobne... Do zagłębienia. Spróbuj włożyć palec w fugę. Wejdzie palec, czy nie? No, chodzi. Chodzi, czyli fuga jest szerokości palca wskazującego? Tak, no mniej więcej tak jest. Dobrze, dobrze, w takim razie to wygląda na to, że to jakaś zabytkowa cegła starego typu. Tak, tak. Dobrze. Wieża stara. Dobrze, teraz jak pająk. Idziesz sobie po tej ścianie, na samą górę wchodzisz na dach. Siedzisz teraz sobie na dachu, w pozycji medytującej i powiedz mi, jaki ma kształt ten dach, z czego jest wykonany, czym pokryty. Dach jest wykonany, jest metalowy dach, ale to jest jakby miedź, chyba miedziany jest, jest gładki, lśniący. Dobrze, teraz sobie siedzisz na tym, zamykasz oczy. I w wyobraźni widzisz całą przestrzeń dookoła siebie. To jest fantastyczna rzecz. Po prostu jesteś tam i na tej wieży i zamykasz oczy i wszystko odbierasz w wyobraźni. Czyli używasz wszystkich zmysłów, że czujesz powietrze czyste, świeże, czujesz kwiaty tam na dole, łąki, trawy, las, żywice. I ten podmuch wiatru, jak cię smaga tak delikatnie po twarzy. Czujesz promienie słońca, jak od strony słońca cię podgrzewają troszkę bardziej niż od drugiej.
I powiedz mi, tak właśnie jak masz oczy zamknięte, co czujesz, jak tak sobie siedzisz? No, czuję całą przestrzeń przed sobą, taką jakby... No, czuję energię bijącą z tej przestrzeni, która jest wokół mnie. Tak jakby... No, przyroda do mnie mówiła, cały wszechświat mnie do mnie mówił, że jestem tutaj jedną częścią wspólną, generalnie, że jesteśmy po prostu wszyscy tym samym. Czuję jedność po prostu z tym wszystkim. Powiedz mi, czy chcesz głębiej w to wejść? Głębiej, żebyś tak tą jedność czuł bardzo mocno, całym sobą. Tak. Ja będę liczył teraz od 1 do 10, a ty będziesz tak po 10 poziomów na raz wchodził w to wszystko. I jak ja powiem 10, staniesz się tą całością. Znikniesz ty jako Igor, znikniesz. Nie będziesz istniał, tylko będziesz istniał jako całość. 1, 2, 3, 4, 5. Ty cały czas się rozpuszczasz. 6, 7, 8, 9, 10. Wszystko zniknęło generalnie. Co czujesz? Czuję, że nic nie ma. Jeżeli nie ma nic, to znaczy, że co jest? Jestem tylko ja. Ja, to znaczy kto? Ja jest wszystko. Dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie do takiej specjalnej sali. Jesteś w środku, siedzisz na takim bardzo wygodnym fotelu, specjalnym dla ciebie stworzonym. Bardzo wygodny fotel. Siedzisz na nim, masz teraz założone słuchawki na uszy, podłączam specjalny sprzęt. Całe pomieszczenie jest wyciszone. Jest teraz tak cicho, że ty słyszysz ciszę. Ja teraz wprowadzam cię coraz głębiej w tą ciszę. Jeszcze głębiej, jeszcze. I stajesz się tą ciszą. Teraz włączam takie urządzenie, które będzie generowało 432 Hz. Ty słyszysz takie dudnienie w uszach z tych słuchawek. Słuchaj się w te wibracje i powiedz, co czujesz, co widzisz. Generalnie czuję jakby, no, niepokój w ciele, tak? Te częstotliwości są zbyt wysokie. To jest 432, ja obniżyłem. Normalne są 440 podawane. No tak, to jest to A. Teraz podaję 432. No tak jak mówię, tak ja generalnie... W porządku, Igor, w porządku, dobrze. Źle odczuwam, źle odbieram takie częstotliwości. Tak, nie są niższe, są bardziej przyjemne, tak? Dobrze, dobrze. Czyli teraz było 432, to ja obniżam do 400. Dobrze, już teraz trafiamy bardziej w strefę komfortu. Dobrze. Tylko w takim razie, skoro jest norma 440 Hz, to o co tu chodzi, skoro ty się zacząłeś źle czuć, mimo ja obniżyłem? Bo ponoć nasza wibracja jest 432. Rozumiesz? Więc ja chciałem zacząć od tej prawidłowej, tej, w której my znajdujemy się, rzeczywistości. Może nie jestem dostrojony do tej częstotliwości. Spokojnie, zaraz sprawdzimy. Ty teraz jesteś absolutną taką ciszą i wszystko odbierasz, wszystkie wibracje odbierasz. Być może za mocno cię wyczyściłem i dlatego zaczęło cię drażnić to. Dobrze, ja teraz obniżam do 350 Hz. I co teraz? Słyszysz, co czujesz? No, poczułem przepływ takiej energii, ale ona była tak by... Coś najpierw jakby w brzuchu zaczęło mi się dziać, ale teraz... Te wibracje są jakby takie, no, energetyzują mnie.
Ale nie wiem, czy trudno powiedzieć, czy w dobrym, czy w złym sensie. No, czuję po prostu, że coś się dzieje. Igor, pod tym względem nie oceniaj, czy dobre, czy złe, bo nie masz pojęcia, tylko jak na ciebie działają. Nie. Jak ty odczuwasz, to jest ważne. To nie jest ważne, co ktoś uznał. Czyli to było pobudzające dla mnie. Dobrze, słuchaj. Ja teraz używam takiego pokrętła. Ja bardzo płynnie, powolutku z 350 obniżam powolutku do 300. I ty to płynnie obserwujesz cały czas spadek tej wibracji w hercach. Już jest 300. 300 herców. Jak czułeś ten spadek? Jako coś pozytywnego, czy coś mniej pozytywnego? Jak to odczułeś? Jako ulgę, tak, pozytywnie. Czyli na 300 herców czujesz się najlepiej z całej tej skali? Tak sądzę. Bardzo dobrze. To ja obniżam jeszcze niżej teraz, płynnie z 300 do 250. I już jest 250. Co teraz poczułeś? No była niewielka różnica, ale jakby jeszcze troszeczkę ulżyło. Dobrze, w takim razie teraz znowu płynną regulacją obniżam do 200 Hz. I 200. No coraz mniejsze te różnice są, jak dla mnie. Tak? Ale nadal jest to komfortowe. Bardzo dobrze. W takim razie znowu obniżam i teraz już cały czas płynnie spada do zera. Skala schodzi, a ty obserwuj. No miałem, jak powiedzieć, że do zera to po prostu miałem taki wstrząs jakiś energetyczny, ale trudno jest mi powiedzieć, w którym to było momencie. Taki dreszcz mnie przeszedł. Dobrze. Powiedzmy, że jest teraz, już zeszło do 100. Teraz schodzi do 50. A teraz jest zero. Co się teraz dzieje? No przy zero to w ogóle coś jest nie tak, nie wiem. Po prostu nie powinno być nie tak, ale coś jest. Dobrze, ja chcę, żebyś mówił o odczuciach. O tym, co czujesz, co obserwujesz. Jakiś taki bardzo silny wewnętrzny niepokój na wysokości, nie wiem, pępka gdzieś tak. Dobrze, teraz uważaj. Teraz od zera to pokrętło będzie cały czas rosło do góry. Cały czas płynnie do góry. Już dochodzi do 50, teraz dochodzi do 100, teraz dochodzi do 150, teraz do 200, teraz do 250, teraz do 300, teraz do 350, teraz do 400, teraz do 450, teraz 500, teraz 550, teraz 600, teraz 650, teraz 700, teraz 750, teraz 800, teraz 850, teraz 900, teraz 950. I teraz 1000 herców, który jest taka wibracja. Co teraz czujesz, co widzisz? Jak generalnie jak rosło w górę, to tam przy 100 hercach miałem wstrząs, potem przy 300 czułem się źle, niedobrze. I potem jak zaczęły rosnąć, jak teraz przy 1000 kHz jest już dobrze, tak? Już się wszystko uspokoiło. Chociaż słyszalny ten dźwięk nie byłby dla mnie przyjemny, ale tak jest generalnie. Chociaż coś nie jest do końca tak dobrze chyba. To znaczy, co masz na myśli, mówiąc, że nie jest dobrze? No właśnie, postaram się to zidentyfikować. Dobrze, w takim razie ja będę cały czas podnosił wibracje, a ty obserwuj, co się dzieje. Kiedy będą dźwięki, kiedy pojawią się obrazy może albo coś, obojętnie. Teraz 1050 Hz, to cały czas rośnie płynnie. Teraz 1100, 1150, 1200,
1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750 herców, 1800, 1850, 1900, 1950 herców i 2000 herców teraz. Jaka jest różnica, gdy było 1000 herców, a 2000? No, prawdę mówiąc, te 2000 herców powoduje, że w rejonie serca mam takie jakby zaburzenia. Czuję taki niepokój lekki. No, 1000 herców było przyjemniejsze, tak? W każdym razie też było coś nie tak, ale... Dobrze. Teraz jakby już podchodziło mi nawet pod gardło to. Dobrze. Czy podnosić wyżej w hercach, a ty będziesz obserwował? Proszę bardzo. Dobrze. W takim razie 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 2650, 2700, 2750, 2800, 2850, 2900, 2950, 3000 herców. Teraz jest taka wibracja. W całej przestrzeni wszystko. Co się dzieje? Jak podnosiłeś się z częstotliwości, czułem, jak to energia się wewnątrz mnie podnosiła. I ona szła w górę przez gardło i dotknęła pierwszego oka. Jest lekko, no tak, jakby powyżej już. Tak jakby po prostu szło takie pobudzenie, ale nadal nie jestem w stanie określić, czy dobrze, czy źle. Po prostu czułem taką płynącą energię w górę. Dobrze, idziemy dalej? Proszę bardzo. 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3300, 3350, 3400, 3450, 3500, 3550, 3600, 3650, 3700, 3750, 3800, 3850, 3900, 3950, 4000 herców. Co się dzieje teraz? Ta cała energia doszła do szczytu korony. Także jakby się tu skończył się zakres pojęcia. Dobrze. Jak się czujesz? Czuję się energetyzowany bardzo mocno. Dobrze. Idziemy dalej? Proszę bardzo. 4000
50, 4100. Teraz ja będę podawał wartościami co 100, ale też będzie to płynne. 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000 Hz. Co się dzieje teraz? Miałem taki efekt, jakbym się powiększał, poszerzał. Jakby moje ciało eteryczne powiększało się z każdą chwilą. A jak się czujesz? No takie czuję cały czas wibracje wewnątrz ciała energetyczne, ale jest to cały czas energetyzowane. Dlatego mówiąc, dobrze się czuję. Tak, ale właśnie chodziło mi o to, czy to jest dyskomfort, czy nie. To jest trudno powiedzieć, tak, bo czuję się dobrze, czuję tą energię, ale też jest to takie pobudzenie, że jednak no jak wiadomo, jak z energią, tak, no po prostu można ją użyć w dobrym celu i w złym, tak. Tak, w porządku. Ale generalnie tak, na razie jest okej, okay, tak, jest to dobre, tak mi się wydaje. Dobrze, teraz słuchaj, ja teraz momentalnie przenoszę ciebie na 432 Hz. I już masz 432 Hz. Co się teraz wydarzyło, jak wróciłeś do tej normy? O, skurczyłem się, po prostu zrobiłem się mały. Jakie wnioski z tego? Co robi zwyżka herców i zmniejszanie? A co robi, gdy mamy tą wartość stałą? Generalnie zwiększanie częstotliwości powoduje to, że jakby rośniemy, tak? Wewnętrznie, energetycznie stajemy się więksi, silniejsi. A schodzenie w dół powoduje to, że w pewnym momencie po prostu, no, jakbyśmy znikali i byśmy umierali, tak? Czyli te 440 Hz, ta wartość sztywna, powoduje, że nie rozwijamy się. Masz takie wrażenie, czy nie? Tak, czuję, jakbym się po prostu zamknął na trzecim centrum energetycznym, tak? Na wysokości pępka. O, właśnie. W tej chwili. Bo już chyba zaczynasz rozumieć, do czego ja zmierzam. Właśnie zmierzam do tego, że używana była stała wartość w hercach, 440 Hz. I dlatego nic to nie dawało ludziom. Po prostu synchronizowało ich do pewnej wartości i to zostało. Nic się nie działo dalej. Gdyby to urządzenie działało w ten sposób, że można by było sobie regulować i co jakiś czas sobie podnosić albo płynnie to podnosić, to wtedy okazałoby się, że to urządzenie tymi wibracjami powodowałoby jakiś wzrost energii, może nawet usuwałoby to jakieś blokady, jakieś nasze takie programy, jakby one się zaczęły uwalniać, powiększać, przez co byśmy stawali się bardziej otwarci na coś. Tutaj trudno mi tak jakoś to przekazać, bo ja to widzę inaczej. Dlatego też chciałem, żebyś tego doświadczył. Tak. Tego doświadczył, bo nigdy tego tak nie doświadczyłeś, dlatego że słuchałeś tych dźwięków, ale właśnie sztywno, słuchałeś ich sztywno, czyli jakby szukałeś czegoś, czego nie mogłeś zobaczyć ani odczuć, bo tam była wartość stała. No akurat ja wręcz robiłem odwrotnie, także ja nawet obniżałem te częstotliwości nośne. No tak, ale właśnie wydawało mi się, że to w ten sposób to powinno działać, a to jednak odwrotnie. A to widzisz, tutaj chodzi odwrotnie, dlatego twoje innowatorskie badania też były zbyt małe. Bałeś się pójść w górę, bo myślałeś, że coś się stanie, a tu się okazuje, że idziesz w górę i nic się nie dzieje. A nawet czujesz, jak pewne centra twoje puszczały. Coś się z nimi działo na początku, w pewnym momencie, a potem okazywało się, że już wracały do normy. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Czyli na tych niskich wartościach miałeś pewne blokady na pewnych czakrach. Blokady i dopiero przy podnoszeniu tych wartości te blokady puszczały. Tak, bo dokładnie miałem takie po prostu wstrząsy całym ciałem, jakby faktycznie, jak mówisz,
Być może wtedy właśnie blokady puszczały. Dokładnie. Jak całe ciało miasto podskakiwało. Jeżeli my jesteśmy sztywni, jesteśmy bardzo zwarci, to w momencie, gdy zaczyna nas coś rozpierać, to wiadomo, że coś musi szczelić. Jeżeli na przykład, nie wiem, mamy dość mocny pasek przy spodniach, a nam brzuch zaczyna rosnąć, no to musi pasek puścić, no bo ktoś musi puścić, a opór stawia pasek. Więc pasek szczela, a my się powiększamy. I to właśnie o to chodzi, że ja to zauważyłem, że tu chodzi o te wartości. Żeby wartości nie były stałe. Ktoś nas, nie wiem kto, bo to nie będę spekulował, ale ktoś nas chciał zamknąć w pewnych wartościach, żebyśmy się nie rozwinęli. Żebyśmy nigdzie nie poszli. Czyli to tak, jakbym postawił ciebie w samochodzie na środku autostrady, ale nie pozwolił ci jechać nigdzie. I mówisz, jakby coś, jesteś na autostradzie, jesteś w samochodzie, ale nie wolno ci jechać. Tak samo tutaj. Była stała wartość i ta wartość okazuje się, że zatrzymała nas w rozwoju. Nie mogliśmy się ani skurczyć, ani powiększyć. Nieważne, do czego to potrzebne. To jest na razie nieważne. To jest ważne, że wszystko, co powoduje ograniczenie, to właśnie nas blokuje. Chcesz, żebyśmy zrobili eksperymenty dalej? No oczywiście, jak najbardziej. Dobrze. Musiałem teraz trochę ochłonąć, bo tak mi się gorąco zrobiło, że po prostu wiem. Popłynąłem, można powiedzieć. Na razie wszystko prawidłowo. Teraz słuchaj, ja teraz momentalnie z powrotem wracam cię do 5000 herców i już masz 5000 herców. Co się wydarzyło i jak się czujesz? No znowu, chyba blokady puściły. Znowu ta energia poszła i... Zwróć uwagę, jak szybko blokady chwytają. Wystarczy, że tylko wracasz do normy, od razu blokady są z powrotem. To jest niesamowite. No. Bo to są programy. To są programy, które mają pewien system wykonawczy. Tylko teraz sztuka pozbyć się tego permanentnie. Zostawię ci na tej wibracji 5000 Hz i one już nigdy nie będą mogły cię ścisnąć, bo są za malutkie. Już nie obejmą ciebie nigdy. Dobrze. Ale słuchaj, jak chcesz, możemy iść dalej. No to idźmy. Idzie bardzo dobra decyzja. Słuchaj, teraz będę szedł wartościami już w tysiącach. Będzie to płynna regulacja, więc bardzo obserwuj, ale ta regulacja będzie szła z takim tempem, jakie twój organizm będzie wytrzymywał spokojnie, ale jednak będzie to cały czas rosło, po to, żebyś mógł łatwiej odczuć tą całą skalę. I teraz włączam taki elektroniczny posuw i idzie w stronę 6000. I już dochodzi do 6000 Hz. Teraz dochodzi do 7000 Hz. Teraz do 8000 Hz. Teraz do 9000 Hz. A teraz jest 10000 Hz. Powiedz, co się działo i co się dzieje. No znowu takie same odczucia rośnięcia ciała, ale tak jakbym teraz, jakby nawet fizyczne ciało moje rosło. Dobrze. Czyli dosyć, no tak, no dosyć poważnie. Wcześniej czułem, że to ciało powiedzmy mentalne rośnie, jak czy tam eteryczne. Tak. Bardziej, a teraz jakby fizyczne ciało jakby zaczęło rosnąć. Dobrze. Dopóki się mieścisz w domu, możemy robić eksperyment. Jak poczujesz, że głową dotykasz do ściany, a nogami do drugiej, wtedy powiesz i będziemy wracać. Pamiętaj, zawsze mamy gdzie wrócić. Wrócimy później znowu do podstawy i na pewno się zmieścisz. Jeżeli by ubranie się rwało na tobie, no to też powiesz, to nie będziemy cię tak powiększać, żeby się nie porwało. I najważniejsze, żebyś obserwował całe swoje wnętrze i całą zewnętrzność swoją. Teraz zrobimy taki eksperyment, że twoje ciało leży na łóżku, wszystkie ciała leżą, a ciebie ja teraz unoszę i jesteś pod sufitem, jesteś obserwatorem swoich wszystkich ciał, które leżą na łóżku. I teraz będziesz widział, jak to się dzieje, co się dzieje, gdy dalej będzie to rosło. I teraz znowu idziemy po 1000 Hz, czyli 11000 Hz, 12000 Hz. 13000 Hz, 14000, 15000,
16 tysięcy, 17 tysięcy herców, 18 tysięcy herców, 19 tysięcy herców, 20 tysięcy herców. Powiedz, co teraz zaobserwowałeś i co poczułeś? No, generalnie te ciała wszystkie to po prostu jak bańka urosły, wyszły z mieszkania, z domu i są po prostu takie już na... Czyli widzisz, na dzielnicy. Widzisz, ściany w niczym nie przeszkadzały. Jak się czuję? Także, no, czuję się panem dzielnicy. Teraz, rozumiesz, możesz wymiatać po prostu jak burza, nie? Tak. Popatrz, gdyby ktoś ci powiedział, że wrzuci ci tyle tysięcy herców, co byś pomyślał? Że to jest możliwe czy niemożliwe, żebyś to wytrzymał? No generalnie już to jest w sumie częstotliwość niesłyszalna, tak, dla ucha ludzkiego. Tak, ale jest to odczuwalna i słyszalna dla komórek. No tak, no to mogło być już, powiedzmy, że zabójcze, tak, dla komórek. Nie, nie, właśnie, że nie, odwrotnie. Im wyższa częstotliwość, tym bardziej komórki stają się żywe. Bardziej są żywe. Ja teraz daję ci takie specjalne okulary, dostrajam je do perfekcji i teraz widzisz nimi tak, jak się widzi przez mikroskop elektronowy, który powiększa wszystko miliardkrotnie. I teraz zobacz, jak twoje komórki zachowują się w twoim ciele. A jak szalone biegają. Rozumiesz teraz? Pamiętaj, im większy ruch komórek jest, tym bardziej są zdrowe. To tylko zdrowe komórki tak szaleją. I właśnie na tym cała gra polega. Im bardziej żywotne komórki, tym jesteś bardziej zdrowy. Teraz właśnie u ciebie dzieje się proces samouzdrawiania. Po prostu do perfekcji. Dlatego, że w tym stanie żadna komórka chora czy uszkodzona nie jest w stanie teraz funkcjonować. Zostaje wyrzucona lub zostaje ożywiona. Nie ma innej możliwości. Zwróć uwagę, przejrzyj całe ciało, nie znajdziesz ani jednej czarnej komórki, czy ciemnej. Wszystkie są świetliste i to świecą bardzo tak. Dobrze. Są żółte i co najwyżej jasno-niebieskie. Dobra. Ja mam takie pytania od razu. Bo mi chodzi o to, częstotliwość. Czy jest jakaś częstotliwość graniczna, której komórki mogą już nie wytrzymać? Nie ma czegoś takiego. Tak jak w duchowości nie ma granicy, jak nie ma granicy w wszechświecie, jak nie ma granicy w mądrości, ani nie ma w głupocie, nie ma granicy. Po prostu można być zawsze mądrzejszy niż dzisiaj, niż za sekundę, niż za godzinę, niż za 10 lat. Można być głupszy. Nie ma żadnych ograniczeń w żadną stronę. Nie ma żadnych. Tylko, że w pewnym momencie komórki staną się falą. Już nie ciałem. To nie ma znaczenia. Wszystko jest energią. No tak. Komórka jest też energią, skupioną energią. Jeżeli się rozpuści, ona nie będzie w tej formie, którą my znamy, ale będzie też energią. Komórka będzie energią, tylko będzie o wiele większa, on będzie bardziej płynna, bardziej niewidoczna, ale ona będzie dalej jakimś skupiskiem, tak jak jest ciało fizyczne, mentalne, etc., etc., bo tych ciał to jest w cholerę. To tylko zależy, kto zaczyna je nazywać, kto zaczyna je określać. Ja kiedyś, jak patrzyłem na swoje ciała, które jakby warstwowo się oddzielają, naliczyłem 7. Myślę sobie, 7 ciał? Ja mam oczywiście fizyczne, było 8. Wszystkie były dokładnie oddzielone liniami. Były tam takie odpowiednie przerwy. Ja mówię, chyba mi się coś z oczami pomyliło. To jest niemożliwe. Jak tyle pasków? Co to jest? Jakieś wyobrażenie, co? Ale i ruszam i w lewo, i w prawo. Nie, to cały czas jest idealnie, chodzi z ciałem, idealnie chodzi ze wszystkim. Ja nie wiem, czy to jest granica. Może jest więcej tych ciał, może mniej, nie wiem. Kiedyś pamiętam dawniej, jak słyszałem pierwszy raz o tym, to ja miałem dwie takie linie oddzielające. Ostatnio, jak patrzyłem, miałem 7. No teraz nie patrzę, bo zapomniałem o tym, żeby sprawdzić, ile ich jest. O czym to świadczy, też nie wiem. No ale dobrze by było wszystko wiedzieć, tylko po co? Żeby zgłupieć? Tutaj mamy umysł bardzo ograniczony, tutaj nie możemy za dużo wiedzieć, znaczy nie możemy, musimy uważać na to, musimy robić selekcję. Pewnie gdybym od razu podniósł ci z tych 432 herców
na 20 tysięcy pewnie by się mogło coś wydarzyć, ale że to robiłem powolutku, spokojnie, popatrz do czego żeśmy doszli. I myślę, że tak samo jest z wiedzą. Jeżeli ją nabywasz powolutku, wszystko jest dobrze. Ale jeżeli raptowo dostaniesz jakiś wielki ładunek wiedzy, no to może powstać jakieś zamieszanie, może nastąpić jakieś zaburzenie umysłu, bo umysł też może tylko coś udźwignąć. No tak, potrzebny jest czas adaptacyjny. Dokładnie o to mi chodzi. I dlatego właśnie teraz jesteś w wibracji 20 tysięcy herców i teraz się właśnie adoptujesz na to, żebyśmy poszli dalej, jeżeli będziesz chciał. No oczywiście. I na to liczyłem. Dobrze. Na razie sobie teraz poczekaj, obserwuj wszystko. Staraj się jak najwięcej informacji wyciągnąć z tego wszystkiego. Dobrze. Powiedz mi, co zaobserwowałeś, co poczułeś, co się dowiedziałeś ciekawego? No generalnie czułem, że jakby moje ciało zaczynało po prostu płynąć, tak? Jakbym nie był po prostu już fizycznie związany ze swoim ciałem i w każdej chwili po prostu się odczepić od niego i odpłynąć. Ale jeszcze czujesz, że jest jakaś różnica. Ale teraz wydaje mi się, że już po prostu mi to wszystko, albo się przyzwyczaiłem, albo to wszystko opadło, tak? Nie, przyzwyczaiłeś się. Cały czas wibracja jest 20 tysięcy herców. Taka wibracja jest cały czas twoich komórek. Dobrze. W takim razie teraz ruszamy dalej? Ruszamy dalej. Dobrze. Teraz będę już podnosił po 1000 herców. Od 20 tysięcy ruszamy. Dobrze. Już po 1000. Będzie to płynna regulacja, a ty cały czas obserwuj, bo to będzie cały czas rosło do góry. Ty obserwujesz i cały czas twoje ciało leży, ty jesteś z boku obserwatorem i widzisz całe wszystkie swoje ciała, wszystko teraz. I wszystkie odczucia też czujesz. Także obserwujesz siebie ze wszystkich stron, tak jakbyś był w 3D albo 6D, to już jak ci jest pasuje, to ty ustalasz. I ty, jak chcesz widzieć, jak chcesz czuć, tak ty teraz dokonujesz wyborów. Chodzi mi o to, żebyś to wszystko ogarnął i jak najwięcej informacji zebrał. I ruszamy. 22 tysiące herców. 23 tysiące herców. 24 tysiące herców. 25 tysięcy herców. 26 tysięcy herców. 27 tysięcy herców. 28 tysięcy herców. 29 tysięcy herców. 30 tysięcy herców. Zwróć uwagę teraz właśnie na wszystko, ale też co się dzieje z komórkami, jak wyglądają. No, generalnie już zamieniam się po prostu w białe światło, tak? Czyli przy 30 tysiącach herców zamieniasz się w białe światło. Tak. A co czujesz? Czuję dumę. Rozpierającą mnie po prostu od środka. I radość. No po prostu cały czas mam gębę uśmiechniętą. Czyli im wyższa częstotliwość, tym większą radość czujesz? Większe takie szczęście? No tak. Czyli jakby coraz mniej cię ogranicza i mniej cię ogranicza, tym bardziej jesteś szczęśliwy, radosny? Dokładnie tak. Zdajesz sobie sprawę z tego, co ty odkrywasz? W czym bierzesz udział? Powrót do źródła, tak? Dokładnie, ale popatrz, jakby jesteś, no, odkrywcą nowego urządzenia w naszej rzeczywistości, urządzenia. Wystarczy skonstruować takie urządzenie, które będzie generowało taką częstotliwość w hercach i można tym urządzeniem przez odpowiednią regulację i wprowadzanie oczywiście odpowiednich ludzi, no bo wiadomo, że człowiek musi być zdrowy. Zdrowy musi być. To jest na razie na tą chwilę pewne, bo jeżeli by ktoś był chory, no, czyli słaby albo coś, no to nie wiemy, jakby się zachował, więc no zakładamy... Tak. Mógłby nie przeżyć tego. Tak, zakładamy, że musi być człowiek zdrowy, choćby po to, żeby robić próby, a potem jak już będzie wiadomo, o co chodzi. Teraz popatrz, jakie to jest tak zwane epokowe odkrycie.
bo tu nastąpiły wszystkie procesy leczenia, uzdrawiania też, dlatego że już nie czujesz żadnych ograniczeń, nie czujesz ciała, nie czujesz nic. Jakbyś miał powiedzieć, to kim teraz jesteś? Jakbyś miał się tak jakoś określić? Bogiem. No widzisz, bo Bogiem to ty jesteś cały czas, tylko po prostu jakby ktoś ci powiedział, że to jest nieprawda i że tak nie wolno myśleć, że tylko Bóg to jest tam jakiś dziadek gdzieś z brodą i on jest miłosierny. On cię tak kocha, że cię może zniszczyć do 12 pokolenia. Nie mówimy w tej chwili o religii naszej. Ale popatrz, bo tu chodzi o to, że to też jakby ocierasz się o religię, rozumiesz? Że ta religia to jest takie same nazwy, odczucia, jakieś terminy. Jak to zgadza się, tak. Używamy pewnych terminów, mimo że możemy być niewierzący, ale po prostu słowo Bóg no, jest takim no, jakby uniwersalnym, tak? No, ale ludzie różnie mogą tłumaczyć ten wyraz. Ale słowo Bóg u człowieka niewierzącego na przykład, to znaczy jakby doskonałość. No to właśnie ja taki jestem. No właśnie, jestem niewierzący. Tak. I dokładnie o to chodzi, bo ja taki sam jestem. Właśnie chodzi o to, żeby dążyć do doskonałości, czyli do boskości. Tylko, że ktoś to przekręcił i jest inaczej, ale my wiemy już o co chodzi. My dążymy do boskości, czyli no tak. Do doskonałości. Czyli do źródła. Do źródła, dokładnie. A wiemy, że nie ma granicy, nie ma końca. I jakbyśmy się nie stali doskonali, to zawsze możemy stać się doskonalsi. I na tym polega boskość. Na tym polega boskość, że w tej wędrówce do doskonałości wszyscy idą. I będą się stawać coraz lepszymi bogami, coraz lepszymi istotami. Nie wiem, można to nazwać jak się chce, ale zawsze będzie jeszcze przed nimi większa przestrzeń. Jeszcze większa, czyli nie ma mety. Dlatego, że meta określałaby, że jest coś za metą, a skoro jest coś za metą, więc nie ma mety. Tak, tutaj droga jest celem. Tak, tu jest celem droga, tak, dokładnie. Dążenie do boskości, do doskonałości. Można powiedzieć do boskości, można powiedzieć do doskonałości, jest to to samo, to samo. Dobrze. Ruszamy dalej? Czemu nie? Dobrze. 31 tysięcy herców, 32 tysiące herców, 33 tysiące herców, 34 tysiące herców, 35 tysięcy herców, 36 tysięcy, 37, 38, 39, 40 tysięcy herców. Co się dzieje teraz? No, teraz jeszcze coraz bardziej rosnę, tak? No, tą białą kulą jestem coraz, coraz większą, no, ale po prostu nawet nie wiem. Już zaczyna mi tutaj przychodzić na myśl, że zaczynam planetę ogarniać całą kulę ziemską. No, no ograniczeń nie ma. No, nie ma. No, idziemy dalej? Jedziemy. 41 tysięcy, 42 tysiące. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 tysięcy herców. Taka jest wibracja. Co się dzieje? No, zdaje się, że opuszczam nasz układ słoneczny. Pięknie. Może właśnie w ten sposób zbadasz tak zwaną całość. Kto wie, może tutaj uda się odkryć jakąś tajemnicę. A dopiero żeśmy tylko 50 tysięcy herców. Ja myślę, że odkryjemy coś. Tak jest. Na razie już popatrz, ile żeśmy odkryli. To nie ma żartów. To, co żeśmy odkryli, że przy 50 tysiącach herców masz w całym zasięgu układ słoneczny. Zgadza się. Czyli idziemy dalej, tak? No, idziemy dalej. Słuchaj, to teraz już pójdziemy jeszcze szybciej. Będziemy, jak było po 1000, to będę po 10 tysięcy teraz herców w skali płynnej dokładał. Dobrze. Czyli 60 tysięcy herców, 70 tysięcy herców,
80 tysięcy herców, 90 tysięcy herców i 100 tysięcy herców. Co się dzieje teraz? No, dosięgnąłem drogi mlecznej. To co? No i cały czas gęba w banan. Nie, to jest normalne. Nie, to jest normalne. W takim momencie, gdy przechodzimy, jakby omijamy wszystkie ograniczenia, wszystkie wyobrażenia, to już wtedy jesteśmy tak nad samą radością. O, radością. Ja ci tu powiem coś ciekawego. Ja tu ostatnio robiłem plan na wykłady do Makowa. Wiesz, co jest najśmieszniejsze, co ja zrobiłem? Zastanawiam się, jak to wszystko określić. I zrobiłem coś takiego. Narysowałem serduszko czerwone. Z jednej strony napisałem istnienie, a z drugiej strony napisałem szczęście. Czy to jest zbieg okoliczności, co ja zrobiłem, czy nie? Bo przecież jesteś w szczęściu. Już dotykasz istnienia, tak. Jesteś w szczęściu. Tak, dokładnie tak. Popatrz, to jest niesamowite. Bo przecież ja mogłem tylko... No nie wiem, na jakiej zasadzie ja to zrobiłem. Nie wiem, bo ja nie wymyśliłem. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Nie wiem. Po prostu wziąłem flamaster, narysowałem serduszko. Z jednej strony istnienie, z drugiej strony napisałem szczęście. Skąd u mnie się wzięło to? Nie mam pojęcia. No ale to są takie czasami mamy boskie przebłyski, tak? Które do nas docierają i... Tak, tak. Podują naprawdę. Czyli wygląda na to, że im bardziej uważamy się za bogów, tym więcej wiemy, więcej do nas dociera. Czyli jesteśmy teraz, bardziej otwarci. Tak, skoro powiedziałeś, że czujesz się jak Bogiem, popatrz, spojrzałeś na całość. Znaczy całość, tą fragment, który widzisz w danej wibracji, jako całość. O, jeszcze przed tobą jest wiele. Ale popatrz już sam fakt. No dobra, jedziemy do końca, co? No aż mnie tutaj dreszcz emocji znowu przeszedł. Pewnie, idziemy do końca. To był pozytywny dreszcz emocji z tego, co widzę, bo dlatego, że to jest coś, czego doświadczasz. Tu się nic nie oczywiście dzieje, tu nic złego nie robi. Każdemu życzę takich doświadczeń. A, takiego szczęścia. To jest prawda. Ale powiem ci, ty zostałeś przygotowany do tego, także to nie każdy może w taką stronę pójść. Ja naprawdę dużo badań robię i wyleczyłem się z tego, że można z wszystkich zrobić wszystko. Nie, nie można, cholera. Już się przekonałem. I no tak, to ci ludzie muszą chcieć w ogóle tego. Tak, tak. Muszą być gotowi. Tak, każdy jest na innym poziomie i nie można każdego używać do wszystkiego. Jak jest ktoś koniem, to można nim orać, ale jak jest ktoś, na przykład, nie wiem, sarenką, no to nie może ciągać wozu, bo to przecież jest za delikatne. I tu chodzi właśnie o tą różnicę, że każdy nadaje się do czegoś innego. Tak, każdy jest indywidualny. Tak, dlatego tutaj ty tu właśnie możesz to badać i doświadczać. Dlatego ja już ci kiedyś to napisałem właśnie, czy jesteś, bo chciałem ci wspomnieć o tym, no ale skoro nie miałeś czasu, no to już od razu zostajesz rzucony na głęboką wodę. Ale i tak jest wszystko w porządku. Dobrze, słuchaj, stanęliśmy na 100 tysiącach herców. Popatrz się na swoje komórki. Jak twoje komórki wyglądają? W sumie ich nie widzę. Czyli prawdopodobnie to, co ja powiedziałem wcześniej, jest prawdą, że komórki będą się powiększać, aż później już nie będzie jej widać jej struktury. Tak. Dokładnie, są już zbyt rzadko, żeby w ogóle jakąkolwiek nagryć. Słuchaj, w takim razie teraz będziemy rosnąć w skali płynnej, ale po 50 tysięcy herców będę dawał. Czyli jak było 100, dobrze, to teraz przełączam do 150 tysięcy herców, teraz 200 tysięcy herców, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, milion herców.
ale nie gdzieś wywędrowało w ogóle poza czasoprzestrzeń, nie wiem, po prostu. Chce mi się śmiać. Nie wiem, po prostu teraz już nie wiem, gdzie jestem. Po prostu mnie nie ma. Jestem, rozpłynąłem się i nie mam mnie, a jestem. Po prostu nie wiem, to jest coś w ogóle dziwnego. Nie da się tego opisać. Przyszła do mnie taka myśl, żebym chciał stwarzać światy, żeby doświadczać tego wszystkiego, żeby doświadczać siebie. Jeszcze raz. Chciałbym stwarzać światy, żeby doświadczać siebie. Co to może znaczyć? To jest prawmyśl, która chyba spowodowała to, że w ogóle życie powstało na ziemi, biologiczne i inne, i duchowe, i w ogóle, że to wszystko się toczy, ta cała zabawa. Dokładnie tak się wydarzyło na początku. Ja kilka lat temu wyruszyłem w tak zwaną podróż na tak zwane krańce wszechświata, zainspirowany przepowiednią Wangi. Słyszałeś o Wandze? Tak, słyszałem o niej. I ona powiedziała w pewnym momencie, że w 5750 roku, jakoś tak, ludzie na Ziemi osiągną taki stopień techniki, że grupa naukowców poleci na krańce wszechświata. A ja sobie pomyślałem, przecież ja mogę polecieć teraz. Ja nie muszę czekać. Mimo to zdawałem sobie sprawę z tego, że jest niemożliwością, żeby grupa naukowców poleciała na krańce wszechświata jakimkolwiek urządzeniem. To jest po prostu niemożliwe. Jedynie można mentalnie podróżować. Oczywiście mentalnie przy pewnej wiedzy, przy pewnym przygotowaniu można wędrować nawet z ciałem. Oczywiście to nie będzie już takie ciało, jak teraz ludzie mają, bo to ciało, które teraz ludzie mają, jest bardzo zanieczyszczone, jest bardzo ciężkie. Ale gdyby się to ciało oczyściło, co jest bardzo możliwe, to wystarczy tylko, żeby człowiek przestał jeść, przestał pić, oczyścił się całkowicie i jego ciało staje się dopasowane do myśli. Czyli gdy pomyśli taki człowiek sobie, że chce się gdzieś przenieść, automatycznie przenosi się z ciałem. To jest naturalne, to jest normalne i bardzo dużo ludzi, mówię o tych ludziach, którzy są na tak zwanej górnej półce, oni o tym wiedzą. Ale to nie ma się czym chwalić, nie ma o czym mówić, bo komu? Komu i po co? W każdym bądź razie ja sobie pomyślałem, a no to w takim razie ja sobie pójdę na te krańce wszechświata i tak sobie po prostu usiadłem i ruszyłem. No i byłem bardzo zdziwiony, bo ruszyłem od razu. Od razu ruszyłem i zobaczyłem ziemię z góry. Byłem taki zdziwiony, że ja ją widzę. Bez żadnych jakichś technik, bez żadnych jakichś tam sytuacji. Potem coraz dalej Układ Słoneczny, całą naszą galaktykę, a potem masę galaktyk, planet. Co tam ja nie widziałem? To słuchaj, to było coś niesamowitego i wielka prędkość. Bo ja sobie badałem taki cel, że w linii prostej będę się udawał w linii prostej na krańce wszechświata. Pędziłem z ogromną prędkością, mijałem różne cuda. Nie będę tu już opisywał szczegółów, jak to się zdarzyło, ale w końcu doszedłem do takiego momentu, w którym stanęłem na krańcach wszechświata. I zacząłem się zastanawiać, co jest prawdą w tym wszystkim. Ale ja tam byłem, ja tam normalnie byłem, fizycznie byłem. Myślę sobie, o co tu chodzi? No ale zbadałem wszystko, co zbadałem. Dowiedziałem się prawie to, co ty przed chwilą powiedziałeś. No i później wróciłem z powrotem. Wpadłem na taki pomysł, żeby wysłać tam kogoś innego. I wysłałem taką dziewczynę, która była wtedy moim medium, Natalię, i ją wysłałem. Powiedziałem co, jak i ona to dokładnie zrobiła to, co ja. Tylko, że ona to zrobiła coś innego, bo ona biegała wieczorami, więc ona sobie gdzieś tam biegła swoją ścieżką i w pewnym momencie zeszła z tej ścieżki, kucnęła przy jakimś drzewie i momentalnie odpłynęła w przestrzeń. Dokładnie
To wszystko, co opowiedziała mi dokładnie to samo, co ja doświadczyłem. Byłem w szoku, bo sobie myślałem, że każdy inaczej doświadcza. Okazało się, że ona tą samą drogę pokonała i to samo widziała i wróciła. Co było najdziwniejsze, co mi opowiedziała, że gdy wróciła do ciała, zdała sobie sprawę, że na niej jest bardzo dużo komarów, które ją po prostu gryzą. I ona tego nie czuła wcześniej, bo to było lato. W każdym bądź razie wtedy zrozumiałem, że nie ma żadnych ograniczeń. Że jeżeli coś chcesz, masz czystą intencję, no to po prostu tego doświadczasz i koniec. Tylko tu trzeba takie włączyć taką ciekawość dziecka. Coś takiego, co w tobie właśnie było, dzięki czemu mogliśmy pójść w tą stronę. No ale też trzeba mieć umysł czysty, tak? Żeby się pozbyć tych programów, tych ograniczeń, tak? To jest najtrudniejsze. Przede wszystkim nie trzeba się niczego bać. Wielu ludzi myśli, że jak wyjdzie z ciała, to się zgubi i nie wróci. No to już nie ma większego kretyństwa, żeby się zgubić, bo nie można się zgubić. Jak się jest istnieniem, jest się Bogiem, jak można się zgubić? To jest po prostu niepojęte. Ale jeżeli ktoś jest zalękniony, zastraszony, no to sama myśl go załatwia. Ale tak raczej pierwsze takie doświadczenia właśnie wyjścia z ciała, no to często ludzie są przerażeni tym, bo oni wiedzą, nie są przygotowani na to. Nie pamiętają, że tak w ogóle jest. Tak, wpadają w panikę, momentalnie znajdują się w ciele, najpierw ćwiczą różne techniki, żeby wyjść, potem jak wychodzą, wpadają. A potem się blokują do strachu, Wpadają w panikę i później już do końca życia się boją wyjść. Dobrze. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, co czujesz, co widzisz, co tu się dzieje. No, generalnie wszystko jest w zasięgu ręki, tak? Wszystko, co chcemy osiągnąć, możemy osiągnąć. No, jest po prostu sami tylko się ograniczamy swoimi myślami. Dokładnie. Idziemy dalej. A jest jeszcze gdzie iść dalej? Zobaczymy. Ja nie mogę nic mówić, bo co ja będę mówił? Ja pytam tylko, czy idziemy dalej. Dobrze, idźmy dalej. Jeżeli w drodze ku doskonałości, w drodze ku boskości nie ma granic, to nie mamy się co zastanawiać. Dlatego, że koniec musiałby być koniec, ale jest niemożliwością, bo jeżeli jest koniec, to coś jest za końcem, a jeżeli jest coś za końcem, to dalej końca nie ma. No. Ja teraz będę liczył po 100 tysięcy, to będzie taka płynna regulacja, ale po 100 tysięcy herców będę dokładał do tego miliona. A ty obserwuj, co się dzieje. Milion 100 tysięcy herców, milion 200 tysięcy herców, milion 300 tysięcy herców, milion 400 tysięcy herców, milion 500 tysięcy herców. Milion 600 tysięcy herców, milion 700 tysięcy herców, milion 800 tysięcy herców, milion 900 tysięcy herców, 2 miliony herców. Dobrze. I teraz powiedz, co się działo w trakcie rośnięcia tych herców? No, tak mi się wydało, że tych tak zwanych bogów jest więcej, tak? Czyli tych źródeł, prawdę mówiąc. To znaczy? To znaczy, że jakby tych rzeczywistości jest no większa ilość niż ten nasz jeden tutaj wszechświat, tak? To znaczy, jak to doświadczyłeś? Bo wcześniej byłeś pewny, że jest tylko jeden, tak? A teraz co zauważyłeś? Tak, ale tak jakbym wyszedł właśnie z takiej bańki i potem zobaczył ileś takich baniek po prostu, takich właśnie wszechświatów zamkniętych w sobie, jakby każdy wszechświat. A jak te bańki wyglądają? Tak jak mydlane bańki, tak? Rozumiem. Mydlane bańki. I one są w jakichś odległościach, czy jedna przy drugiej? One się w sumie stykają ze sobą, tak? To jest jakby taka macierz bańek ze sobą połączonych. Dobrze. A powiedz mi, czy jest nad tymi bańkami jakieś niebo albo jakaś przestrzeń? Nie, to wszystko jest po prostu jakby w próżni umieszczone. Dobrze. Idziemy dalej? No to idźmy dalej. Dobrze. W takim razie 2 miliony 100 tysięcy herców, 2 miliony 200 tysięcy herców, 2 miliony 300 tysięcy herców, 2 miliony 400 tysięcy herców,
2 500 000 Hz, 2 600 000 Hz, 2 700 000 Hz, 2 800 000 Hz, 2 900 000 Hz i 3 000 000. Co teraz się dzieje? Teraz widzę, jakby wszystkie banieczki zrobiły się takie małe, malutkie. Tak. Widzę jakby taką, jakby to nazwać, taka jedna wielka. Brakuje mi porównania, prawdę mówiąc. To tak jakby wziąć pewno takich małych, świecących kuleczek, połączyć ze sobą w takie wielkie, jakby, nie wiem, słońce. Tak. I one tak po prostu, no jakby to takie było słońce stworzone z takich właśnie maleńkich banieczek, tak, świecących. Dobrze. I to taki wielki twór. Dobrze. Razem taki zlepiony, że wygląda, no. Czy dookoła tego jest jakaś przestrzeń? W tej chwili wydawało mi się, że jest przestrzeń, ale prawdę mówiąc jest mi trudno powiedzieć, co to jest takiego. Mógłbyś mnie dostroić jeszcze raz do tego? Dobrze, ja z powrotem dostrajam cię i dokładnie jesteś znowu w 3 000 000 Hz. Bardzo teraz jesteś zsynchronizowany. Dobrze, to wygląda jak taki, jakby to był taki kwiat pulsujący, właśnie taki stworzony właśnie z tych banieczek i to jest, ja jestem w środku, w tym kwiecie, tak? No to jest, no nie wiem, nie da się tego opisać. Spokojnie, nie bój się, bo widzę, że umysł zaczyna, mimo że go tam nie ma, zaczyna wariować. To mniej więcej tak wygląda, jakbym był w środku ulu i jak są te plastry takie, tak powiedzmy, tak? Wiem, to mniej więcej chodzi. Mogę do tego porównać, nie? Ale to nie jest dokładnie. Słuchaj, wiem o co chodzi, wiem gdzie jesteś. Słuchaj, idziemy dalej. No idźmy dalej, no dobrze. Dobrze. Ale już nie wiem, czy ogarnę to. Nie, nie martw się, nie martw się. Bądź tylko obserwatorem. Po prostu bądź dobrze. Tylko obserwatorem. Dobra. Myśmy stali na 3 000 000. Już nawet się pogubiłem, nie wiem. Chyba po prostu liczę tak. Górę, zobaczymy. Tak, chyba 3 to chyba nie ma, wartości chyba nie mają znaczenia, tak? Nie, tutaj. Mają znaczenie. Tutaj wartości mają bardzo ważne znaczenie. I to ja już mam sprawdzone. Teraz słuchaj, dobrze. Jedziemy od 3 000 000 zwyż. Czyli znowu teraz, ale po 500 000 dokładam już. 3 500 000. Oczywiście płynna regulacja. 4 000 000. 4 500 000. 5 000 000. 5 500 000. 6 000 000. 6 500 000. 7 000 000. 7 500 000. 8 000 000. 8 500 000. 9 000 000. 9 500 000 i 10 000 000 Hz. I co się teraz wydarzyło w międzyczasie i co jest? No, się okazało, że takich kwiatków, powiedzmy, energetycznych, no, było dużo więcej. One są jakby stworzone, one są pozlepiane i tworzą jakby taką bryłę wielościenną, taką ostrościenną. Nie wiem, ile tam ścianek ma. Taką figurę po prostu przestrzenną, tak? Ale już mi się ten obraz rozmył. Dobrze, nie szkodzi. Nie szkodzi. Idziemy dalej. Dobrze, idźmy dalej. Słuchaj, ja mam problemy z myśleniem. Nie wiem, bo ja jestem też tam i jestem tu. Jak jestem tam, to zapominam wartości. Jak wracam tu, zapomniałem. 4 000 000 były, tak? Zdaje się. Nie, 10 000 000. Tak, umysł mi podpowiedział, było 10 000 000. Dobrze, dobrze. Jest na miejscu, umysł widocznie widzisz, czuwa, na niego można liczyć. Nikt tak nie potrafi spieprzyć jak on. Dobrze, mamy 10 000 000. 10 500 000. 20 000 000. 20 500 000. 30 000 000. 30 500 000. 40 000 000. 40 500 000. 50 000 000. Co się dzieje? Co się zmieniło?
Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że jestem w pokoju dziecięcym, ale to jest w ogóle jakieś takie, nie rozumiem tego, tak? Nie wiem, czy mój umysł odpłynął, czy w ogóle coś się tutaj przełączyło u mnie, ale po prostu... W pokoju dziecięcym? Jak ten pokój wygląda? Opisz go. Taki trochę bajkowy, prawda, jest ten pokój. No przynajmniej widzę takie... No... Dobrze, opisz to, co widzisz. Piernikowe. No nie, tak, nie zastanawiaj się, tylko mów to, co widzisz. Widzę takie mebelki jakby piernikowe, tak? Takie no typowo dziecięce. Tak. I tak jakbym był w jakiejś bajce, no. Zapytaj się na głos, gdzie jestem, powiedz taką formułkę i ta myśl, która pierwsza do ciebie dotrze jako odpowiedź, to ją powiedz od razu. No, otrzymał do odpowiedzi, że jestem w domu, tak? Gdzie jestem w domu, była odpowiedź. To co to jest ten dom twój? A co jest tym moim domem? Ja jestem tym domem. Spróbuj to jakoś zbadać. Tak, jakbym wrócił sam do siebie, tak? Chciałbym, żebyś to zbadał jakoś tak, żebyś się dowiedział. Tak, teraz spróbuj się dowiedzieć, o co tu chodzi. Co to jest, co się dzieje? Co to jest ten dom, co to ty jesteś, kto, o co tu chodzi? Ten dom to jest moja rzeczywistość. Czyli widocznie tak to, co stworzę, to jest moje, tak? Czyli co, jakby przyszedłeś do tego miejsca, które stworzyłeś na planie ziemskim gdzieś i teraz tam gdzieś poszedłeś i jesteś w tym domu? Wydaje mi się, że jakby to był taki archetyp, tak? Tak, tak, ja też tak to myślę. Tak, tylko chodzi o to, że to, jeżeli to jest archetyp myślowy, to on jest jakiś dziwny, nie uważasz? To, co zbudowałeś, to jest takie bardziej, no, piernikowate. No tak, ale to po prostu jest coś takiego, że jestem dzieckiem, tak, mogę się czuć bezpiecznie, jestem u siebie w domu, nic mi nie zagraża, tak? Tak jakbym po prostu wrócił, jakbym po prostu, no, do tego okresu dziecięcego, gdzie człowiek po prostu jest, no, no taki spontaniczny, radosny, nie musi się niczym przejmować, zajmować i po prostu jest naturalnym sobą, tak? No to co teraz my zrobimy? Zostajesz tam, to czy wracasz? Ale zostaję, jedną nogą zostaję, drugą wracam. No nie, bo jak zostaniesz tam, część ciebie tam zostanie, a druga będzie tu, będziesz tęsknił, będziesz tak się miotał. Wiem z doświadczenia, że... Ale ja i tak się całe życie do tej miotam, prawda? Wiem, dlatego też odnalazłeś swój dom, odnalazłeś siebie. No i teraz już wiesz, o co chodzi, to może lepiej teraz wrócić już do tej rzeczywistości i wtedy już będziesz wiedział, o co chodzi, żebyś się już więcej nie tułał po świecie. No tak, wiem, że ten dom czeka na mnie, zawsze no mogę tak, wrócić. Nie, oczywiście, twój domek jest i taki, jaki go stworzyłeś, taki masz. Już teraz wiesz, jak myśleć, jak tworzyć. Słuchaj, teraz robimy coś takiego, ja włączam urządzenie teraz i ono zaczyna zmniejszać te herce. I to będzie płynnie zmniejszane, ale będzie to tak takim przyspieszonym tempie, mimo to ty będziesz za chwileczkę, jak ja włączę, będziesz cofał się i będziesz znowu mógł obejrzeć wszystko to, co doświadczyłeś. Ja bym chciał, żebyś sprawdził, czy powrotna droga jest dokładnie ta sama. Czy to samo będziesz obserwował, tylko z drugiej strony, od powrotu, dobra? Dobrze. To uważaj. Ja teraz włączam i wszystko się wycofuje. A ty opowiadaj, co się dzieje. Zbliżam się do tych kwiatów, właśnie tych energetycznych tworów z tymi właśnie wszechświatami. Przenikam je wszystkie. Muszę znaleźć ten... mój właściwy, we właściwym. Dobrze, czyli pojawiają się mi teraz już takie pojedyncze bańki. Jest ta moja bańka tego mojego wszechświata.
A ciekawe, czy te inne wszechświaty są równoległe. Chcesz Być może tak jest. Chcesz sprawdzić? No dobrze, możemy skoczyć do innego wszechświata. Zatrzymuję cię teraz i teraz przejdę do innej bańki i sprawdź, co to jest właśnie, żebyś wiedział. Dobrze, wchodzę do innej bańki. Ale musiałbym wrócić na planetę, tak? Nie wiem. Jesteś w innej bańce, więc możesz tu zobaczyć, co tu widzisz, jak wszedłeś do innej. Co widzisz? Co ją wypełni? Też ją wypełniają po prostu wszechświaty, tak? Jakiś tam świat, tak? Jakieś są układy planetarne i tak dalej. No dobrze, to słuchaj, to teraz w przyspieszonym tempie odnajdujesz planetę, która jest odpowiednikiem Ziemi i już stoisz bosymi stopami na tej planecie i powiedz, jak ona wygląda, jacy tu są ludzie, jak to wszystko wygląda. Czy to jest taka sama jak nasza Ziemia, czy czym się różni? Się wygląda jak nasza Ziemia. Wszystko tak samo jest? Ale nie jestem dostrojony do tego. Momencik, ja teraz dostrajam cię do tej Ziemi, na której jesteś teraz. Dostrajam cię do jej wibracji i masz taką samą wibrację jak ta Ziemia i cała jej przestrzeń. I jak teraz ją widzisz? I co widzisz? Jest to ta Ziemia, coś z nią jest nie tak, tak? Ona tutaj budzi we mnie jakiś niepokój. Ona jest w ogóle, ja jej nie widzę wyraźnie, tak? Ona jest jakby taka poszatkowana cała, tak? Dobrze, ja teraz daję ci takie specjalne okulary, zakładam, dostrajam je i to są okulary prawdy. I ty widzisz tą teraz Ziemię tak, jaka jest prawda z nią związana. I co się dzieje? Wydaje mi się, że jednak tutaj miałem takie wcześniej sceny, jakby tam przeszedł jakiś kataklizm po tej ziemi. W tej chwili po prostu ona jest, wydaje się być, no, jest tam zieleń, ale ludzi nie ma, tak? Wydaje mi się, że po prostu ludzi już nie ma na tej ziemi. Właśnie ciekawy jestem, czy ten świat, który teraz jakby odwiedziłeś, ta ziemia, co ma wspólnego z naszym światem? Czy to ma coś wspólnego, czy nie ma? Czy to jakieś ma odnośniki do naszego, czy nie? O co tu chodzi? Wydaje mi się, że to jest alternatywna rzeczywistość, ta, która mogłaby zaistnieć, tak, albo mogłaby zaistnieć, tak, gdyby ludzie podjęli pewnego rodzaju decyzję. Dobrze, wychodzisz teraz w przyspieszonym tempie i już jesteś znowu nad tymi kulami. Wybierz jakąś inną i wejdź. Sprawdzimy, jakie są różnice. Wybrałeś jakąś? No dobrze. Dobrze, wchodzisz do niej. I najpierw przyglądasz się całości. Tak samo wygląda, czy inaczej? Ale podobnie wszystko wygląda. Dobrze. Teraz widzisz Ziemię, czyli planetę, która jest odpowiednikiem naszej Ziemi i lądujesz na niej i stajesz znowu bosymi stopami na tej Ziemi. Rozejrzyj się. Ja znowu daję ci okulary prawdy, które dostrajam i widzisz, dokładnie synchronizuje twoją wibrację z tą ziemią, z tym całym otoczeniem. I co tutaj się dzieje? O co tu chodzi? Ta ziemia wygląda już normalnie. Tutaj jest tak jakby, tak jak u nas, tak? Tak. Są ludzie? Ludzie są. Może trochę technologicznie bardziej zaawansowana, tak, niż nasza ziemia, tak? Ale wszystko jest tutaj w porządku, tak? To znaczy technologicznie na jakiej zasadzie, że co? Technologicznie, bo wydaje mi się, że te ich pojazdy, tak, latające, które mają, nie używały konwencjonalnego napędu, tak. Dobrze, to teraz widzisz, jaka to jest wibracja w hercach. Takie urządzenie masz w ręce i widzisz wibracje w hercach, w jakich oni się znajdują w wibracji. Ile, jaka tam sprawa? No mi się pojawiło 26 tysięcy herców, tak. Pierwsza to była taka myśl. 26 tysięcy herców, dobrze. W takim razie teraz wracasz z powrotem, znowu jesteś nad tymi kulami. Chcesz jeszcze jakiś świat sprawdzić, czy nie? Wiesz co, już chyba nie. Dobrze, ale mniej więcej wiemy, o co chodzi, rozumiem. Tak, dobrze, tak, to w takim razie znowu udajesz się z powrotem. I teraz gdzie się przemieszczasz? No już wracam do siebie na ziemię, prawdę mówiąc.
Dobrze, nie ma sprawy. No po prostu poszedłeś może nawet na skróty. Nie ma problemu. I teraz widzisz już ziemię? Tak, tak, tak. Już tu jestem, prawdę mówiąc. No. Dobrze. Ale od razu mi się pojawiło 430 Hz. Nie wiem czemu. Wymyśla. 430? No dwa. Musimy dodać dwa, bo to jest prawidłowa wibracja naszej przestrzeni. 432 Hz. Widocznie ja widzę 2 herce jeszcze niżej. Zaraz wszystko się unormuje. Poczekamy chwileczkę, popatrz na to urządzenie i ono pokaże prawdziwą. Ja nie będę tu, bo może ja się mylę. Może ktoś się też myli, bo przecież ja też wzoruję się tą skalą, bo ktoś powiedział, że prawidłowa nasza jest taka, a może ona nie jest taka. Może się coś zmieniło. Teraz dostrajam to twoje urządzenie i ono wskazuje prawdziwą wibrację tej, w której teraz jesteś. I jaka to jest wibracja? Jaką skala tam pokazuje? Wiesz co, ja nie mogę tutaj niskować. Dla mnie to jest 430, tak? Inaczej to będą sugestie, tak? Twoje albo skupienia. Jeżeli widzisz 430, okej, okay, to znaczy, że wibracja lekko spadła. Że tamta też była błędnie podana przez kogoś. Albo spadła, albo błędnie była podana. Czyli wygląda na to, że prawdziwa wibracja, w której my się znajdujemy, i nasza wibracja ciał to jest 430 Hz. Czyli w tym wypadku o czym to świadczy? To wcale nie świadczy o tym, że my mamy mieć muzykę, która będzie miała w tej skali 430 Hz. Właśnie, że dzisiaj doświadczyłeś tego, że to nie chodzi o tą stałą. To jest tylko nasza wibracja, ale żeby się wznieść, żeby coś badać, żeby przechodzić w inne przestrzenie, musimy podnosić sobie wibracje. Im bardziej podnosimy, tak jak dzisiaj doświadczyłeś sam, zacząłeś przekraczać pewne granice siebie, przestrzeni i tak dalej, światów i w ogóle. I powiem ci teraz coś, co jest bardzo ważne. Gdy opuściłem nasz świat, to zobaczyłem jedną kulę. Jedną kulę. Co myślę, jedna kula? I nigdzie nic nie było. Ale dalej pędziłem w linii prostej na krańce wszechświata. Więc po jakimś czasie minęłem inną kulę, a potem jeszcze inną, a potem bardzo dużo tych kul, a potem zobaczyłem, jak te kule były jedne przy drugich, tak jak są jajka wytłaczające, jedna przy drugiej. No tak samo widziałem. Rozumiesz teraz, dlaczego ja ci w pewnym momencie przestałem opowiadać? Ja ci zacząłem mówić o tej wiedzy, ale nie mówiłem o tym, żebyś się nie zasugerował. I właśnie to, co ty dzisiaj opowiadałeś, ty podążałeś tą samą drogą. Dokładnie tą samą drogą. Różnica była tylko taka, że ja, gdy stanęłem na krańcach wszechświata, to znaczy, to było coś tak wyglądało, jakbym ja stanął pod taką ciemną ścianą. Normalna, ciemna ściana. Tak czarna, jak w życiu nie widziałem czerni takiej. I ta ciemność była gęsta. Ta ciemność była taka gęsta i jak ja stanęłem plecami do tej ściany, to widziałem jakby te wszystkie światy wszechświatów, wszystko to, co mijałem, wszystko dokładnie. Była to na pewno jakaś niewyobrażalna odległość, te przestrzenie, które przebyłem i ja wtedy pomyślałem sobie, chcę wejść w tą ciemność i zrobiłem mały kroczek, znalazłem się w ciemności i później, gdziebym się nie ruszał, cały czas byłem w ciemności. Stałem długo w tej ciemności i pomyślałem sobie, to gdzie ja jestem? I w tym momencie, gdy pomyślałem, gdzie ja jestem, jak się zaczęło to wszystko, jak powstały te wszechświaty, światów i tak dalej, to w tym momencie zobaczyłem taką małą kropeczkę, taki mały, srebrzysty punkcik, jak niekiedy, gdy patrzymy się przy słonecznym niebie w niebo, i widzimy takie punkciki białe, co tak latają, to ja zobaczyłem taki jeden punkcik. I ten punkcik zbliżał się w moją stronę i w pewnym momencie on zaczął się dzielić tak, jak się komórka dzieli. Zaczął się dzielić i rozsypywał się na bardzo dużo. I później tego było tak dużo, że już jakby zaczęła powstawać ta cała rzeczywistość. I zrozumiałem, że właśnie na początku była ciemność, nicość. Spokój, cisza. Tam w tej ciemności ja się czułem bardzo bezpiecznie, bardzo dobrze. Mnie nie przerażało to, że ja nic nie widzę, że tam było cudownie.
I w tym momencie, gdy ja zobaczyłem to światełko, które zaczęło, to ja poczułem, że to światełko to jest jakaś myśl, coś inteligentne, co ja to nazwałem później tak, że na początku była ciemność, była nicość i to nicość tak się nudziło, że zdychnęło sobie, że se pomyślało coś. I z tej myśli, że jej mu się zachciało pomyśleć, powstała ta iskierka, czyli to światełko, czyli jakaś intencja, ruch, przede wszystkim ruch, w tym bez ruchu. I od tego zaczęło się już dziać, zaczęło się tworzyć to wszystko. I do dzisiaj się to tworzy i będzie się tworzyć cały czas, dlatego że ma to wszystko później wrócić znowu do tego samego punktu. Że ten cały cykl to jest, gdy zaczyna się kończy. Więc ja zrobiłem coś takiego, że później zbadałem ten cykl. Okazało się, że rzeczywiście to jest kołem, że to wyglądało coś takiego jak na pokrętle skala zwiększająca, czyli jest taka kreska coraz szersza, dochodzi do pewnego punktu, jest bardzo szeroka i kończy się, a od niej zaczyna się znowu malutka, cieniutka kreseczka, która znowu zwiększa. Rozumiesz? To są takie cykle. Tak, ale tutaj chciałem ci przerwać, bo prawdę mówiąc, ja tutaj, wiesz, nie mam doświadczenia w tych sesjach, tak? I jak wprowadzałaś mnie w te wyższe częstotliwości, ja miałem taki, wiesz, przebłysk pewnych rzeczy, ale potem umysł zaczyna działać, tak? Nie. I potem zacząłem... To nie był umysł, tak. To ty to zlekceważyłeś. Bo sam umysł ci przeszkadzał, ale gdybyś tego nie zlekceważył, zaczął o tym mówić, pewnie to doświadczenie byłoby o wiele bogatsze. Tak. Ale powiem ci wystarczająco. Tak, ja powinienem od razu mówić to, co w pierwszym przebłysku widzę, tak? Dokładnie, pierwsza myśl, pierwsze zobaczenie, bez względu na to, co się dzieje. Dlatego, że pozwoliłeś umysłowi na wejście w analizę, dlatego on cię odciął od bardzo wielu doświadczeń, od bardzo wielu rzeczy, które by były naprawdę dopiero niesamowite. Ale i tak, słuchaj, i tak całą drogę, którą przebyłeś, jest absolutnie wiarygodna i prawdziwa, bo nie tylko ja to doświadczyłem, ale i też widziałem teraz, co się dzieje. No i zresztą sam wiesz, jaka jest prawda, że tam, gdzie byłeś, to byłeś i koniec. I tego już ci nie zabierze. No tak, ale prawdę mówiąc, widziałem w pierwszym właśnie przebłysku te banieczki, była ciemność, tak, i po prostu, i to było potem dla umysłu, jak może być koniec, tak, nie może być końca, i on zaczął po prostu tworzyć dalej, tak. No, ale nie szkodzi, mówię, nie szkodzi, będziesz miał nauczkę na drugi raz. I dlatego potem na końcu wylądowałem po prostu już w domu, tak, bo już umysłowi już nie przychodziło nic umysł, to. Tak, umysł patrzy w panikę i mówi, trzeba go stąd zabrać, bo inaczej to on dojdzie do wniosku, że trzeba mnie wywalić. No i wtedy by stracił ciepłą, dobrą posadę, nie? To wszystko są doświadczenia i na tym trzeba pracować, bo to nie jest takie hop siup aleluja. Ale słuchaj, nie będziesz pracował nad sobą, jak nie będziesz miał doświadczeń. Takie doświadczenia dają ci możliwości takie, że później możesz pracować nad sobą. Jak masz pracować, jak nie wiesz jak. A tu, przez takie doświadczenia, później widzisz, kto ci przeszkadza, co się dzieje i zaczynasz rozumieć, że ty to jesteś ty, a umysł to jest umysł i umysłowi wcale nie zależy na tym, na czym tobie zależy. Rozumiesz? I tak dalej, i tak dalej. Cała sztuka polega na tym, żeby ten pierwszy przebłysk uchwycić i zapamiętać, a resztę już odrzucić. Dlatego ja bardzo często tłumaczę ludziom, mówię, słuchaj, ja cię wprowadzę, jak ja zadam ci pytanie, to w pierwszym ułamku sekund powstaje jakiś obraz, choćby migawka. To ty zapamiętaj i mów mi tylko o tym, niczym innym. Czyli jakby w oczami wyobraźni przywołaj ten obraz i opowiedz o nim, ale nie próbuj interpretować przez umysł, bo przez umysł jest po tobie. Umysł nie pozwoli ci niczego zrozumieć. Tak, dlatego trochę tutaj pobłądziłem w pewnym momencie. To jest nauczka. No jak się masz nauczyć? Jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Na drugi raz będziesz mądrzejszy i na drugi raz jak będziesz badał coś czy tego, to po prostu już umysł wypędzisz, wyrzucisz. Nie wiem, co mu zrobisz, ale już będziesz na niego uważał, żeby on ci nie podpowiadał. Dobrze, wchodzisz do swojego ciała teraz, jesteś w swoim ciele i powiedz, jak się czujesz w swoim ciele? Się dobrze, no jestem cały czas uśmiechnięty, więc w takim razie bardzo fajnie się czuję. Ja za chwilę cię wybudzę, ale w tym stanie już zostaniesz na zawsze. Przyjmujesz tak? Taki radosny stan? Nawet dłużej niż na zawsze. No to na zawsze i jeden dzień dłużej. Dobrze, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz. Przyjmij władzę i kontrolę swoimi ciałami i zmysłami. Poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. No, rześki i wypoczęty. Tak jakby to był poranek, a nie wieczór. Posłuchaj, 2 godziny doświadczyłeś więcej, niż byś doświadczył przez 1 miliard lat. Gdybyś latał najszybszą rakietą, to byś nie dał rady tego obejrzeć. W każdym bądź razie teraz wiem, jak podróżować i zawsze mogę tam wrócić na kraj wszechświatu. Żadnego problemu nie ma. Chodzi o to, że już znasz ścieżkę, więc możesz tą ścieżką jakby podróżować i możesz przy okazji badać wszystko dokładniej. Najważniejsze, żebyś to robił systematycznie i po kawałku. Bo za dużo wiedzy robi zamęt. Trzeba robić po troszkę, przyzwyczajać się. Tu chodzi o takie przyzwyczajanie się do tych nowych przestrzeni i nie próbować ich zrozumieć umysłem. Bo umysł tego nie może zrozumieć, on nie ma pojęcia. Umysł to jest byt sztuczny, sztucznie stworzony. Więc to jest tak, jakbyśmy chcieli, wymagali od programu komputerowego, żeby on za nas myślał. Nie, on wykona tylko nasze polecenie. I to jest właśnie nieszczęście w naszym, że program w komputerze wykona nasze polecenie, ale umysł jako program nie wykona, dlatego że on nami steruje. I my musimy. Tak, on próbuje dopasować do rzeczywistości to, co widzi. Tak? My musimy zmusić nasz umysł, żeby on był nam posłuszny, i wtedy on zrobi wszystko. Możemy, no tak, to już jest wyższa szkoła jazdy.